Sabre Campus to jest inicjatywa mająca na celu zbudowanie i pomoc społeczności osób aktywnych w przestrzeni technologicznej. Sam pomysł wywodzi się stąd, że wierzymy w takie wartości jak dzielenie się wiedzą, nauka i ciągłe doskonalenie się i rozwój. To sprawia, że chcemy udostępniać naszą przestrzeń sabrową nie tylko naszym pracownikom, ale również osobom z zewnątrz, firmom z zewnątrz, które chciałyby z nami współpracować, dzielić się prezentacjami technologicznymi, dzielić się swoimi doświadczeniami tutaj właśnie w naszej sabrowej przestrzeni, czy to będzie w fizycznym miejscu, bądź też poprzez sesje webinarowe. Chcemy wspierać te rozwiązania. Przeprowadziliśmy szereg webinarów ostatnio na temat około branżowe. Mówię tutaj o branży lotniczej, natomiast mieliśmy też webinary, które mówiły o tym, w jaki sposób używać danych do tego, aby dobrze wnioskować, jak firmy w dobie, w erze takiej, w której dane są kluczowym asetem, mogą skutecznie używać zebranych przez siebie danych do tego, aby wpływać na ich przychód. Także Sabre Campus jest inicjatywą, która wspiera lokalne przedsięwzięcia, lokalne osoby, które chcą się rozwijać, chcą wchodzić w technologię, w branżę technologiczną, ale też widzą możliwość współpracy nie tylko z Sabre, ale i z innymi uczestnikami rynku. Pracując w dużej międzynarodowej korporacji, naturalnym wydaje się, że to zróżnicowanie ludzi pod względem kulturowym, pod względem zainteresowań, pasji, że ono po prostu jest i że można z niego czerpać. Ale okazuje się, że w natłoku pracy bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak różnorodny ten świat jest, z jak ciekawymi ludźmi mamy do czynienia, szczególnie trochę dalej niż parę biurek. I zdaliśmy sobie sprawę, że brakuje nam czegoś takiego, takiej platformy i miejsca, w którym moglibyśmy właśnie takich ludzi wyłapać i dać im szansę podzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą. I to się udało. I Token Roll przez te, już jakby nie było, 6 lat ma się świetnie i ciągle są ciekawi ludzie, którzy mają się czym podzielić. Rzekłbym, że się nie zmieniło, a wynika to z tego, że każda była inna. Takie było wstępne założenie, że zawsze wymyślamy to trochę na nowo, zawsze odkrywamy to koło i szukamy nowych pomysłów, nowych rozwiązań. I do tej pory to się udawało. I tak też będziemy kontynuować dalej. W związku z czym każdy powinien oczekiwać czegoś nieoczekiwanego. A dlaczego warto dołączyć do WIT-u, Women Technology Community? Przede wszystkim, bo to są fajne babki. Nasz zespół, tak zwany core, my się bardzo zintegrowałyśmy podczas tych, nie wiem, 2 lat, powiedzmy, odkąd, mniej więcej, odkąd jestem liderką. Można się rozwinąć. I tutaj nawet jeżeli nie mówimy o prezentowaniu, jako załóżmy ja bym wyszła i poprowadziła jakiś wykład i ja się w ten sposób rozwinę, bo najlepiej się uczy dzieląc wiedzą, to nawet jeżeli ktoś nie chce prezentować i ma z tym problem, tak, to raz, może się przełamać i spróbować. Dwa, jeżeli już koniecznie, znaczy tak bardzo, bardzo nie chce tego zrobić, to może się rozwinąć w ten sposób, że po prostu organizuje to spotkanie, czyli opiekuje się naszą prelegentką bądź prelegentem
to też jest wyjście poza swoją strefę komfortu. Zrobienie czegoś nowego bardzo często, bo jeżeli ktoś siedzi w kodzie tylko i nigdy nic nie organizował, to tutaj ma okazję na małą skalę, potem na trochę większą, potem może, kto wie, będzie, nie wiem, ogólnokrakowskie, ogólnopolskie eventy organizował. Jest to fajna okazja, żeby poznać wielu ludzi też i właśnie poznać osoby z różnych działów, co potem się może przydać w pracy normalnie zawodowej, bo jeżeli my zrzeszamy, jeżeli mamy w korze kilka TPM-ek, to nagle się okazuje, że ojej, projekt, na którym teraz będę pracować, to jest z tą i z tą dziewczyną i w ogóle super, że mamy już wyrobioną relację i nie musimy startować jak do kogoś zupełnie obcego. Także polecam i zapraszam, bo jest fajnie, można zrobić coś dobrego.